Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Lepa. Dziś pościgamy się w NASCAR 2000. Nie zwlekajmy, zaczynajmy szybki wyścig. I zaczynamy. I idziemy w tej chwili na 9 pozycji. O, tutaj mamy 3 okrążenia. Poprzedni wyścig, który rozegrałem, troszeczkę inaczej wyglądał. Jedzie nas tutaj 16. W prawdziwych zawodach NASCAR jest tych samochodów więcej i jak wiadomo, no nie wszyscy dojeżdżają do mety. Udało nam się jeszcze te przejść 3 pozycje do przodu, będziemy spokojnie jechać na pierwszej pozycji. Oj, tutaj na trawę niepotrzebnie, nie? Spróbujemy po wewnętrznej. Rozpędzamy się po wewnętrznej, po zewnętrznej i ścinamy przy zewnętrznej. Tak to powinno wyglądać. O, wleciałem na trawę, to było niebezpieczne. Tutaj będzie ostry zakręt. Spróbujemy ściąć troszeczkę. O tak! To jest NASCAR Drift. Przyznam się, że nie ugrywałem NASCARa jeszcze do tej pory. To jest mój pierwszy kontakt. W sumie raz zagrałem tylko wyścig o 9 okrążeń. I spodziewałem się znacznie gorszego gameplayu. A jest, muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. A. No teraz powinienem zmienić zdanie? Nie, no chyba nie powinienem. Muszę nadrobić po prostu, mój błąd. Jeden drobny błąd może kosztować nas cały wyścig. Spróbuję tak ścinać, próbuję ścinać właśnie po wewnętrznej. Zawsze tam jest troszeczkę mniej tej drogi. Zawsze kilka metrów można zyskać do przeciwników. Teraz jedziemy tutaj na drugiej pozycji. Oj, teraz przed nami tylko jeden rywal. Mam nadzieję, że jakoś go tutaj sprawnie uda się wyprzedzić. Mam na to jeszcze około 1,5 okrążenia. O tak. Troszkę siedzimy mu na ogonie, dosłownie siedzimy mu na ogonie. Oj. Właśnie, a w lustereczku też trzeba kontrolować, znaczy przydałoby się kontrolować, co się dzieje za nami. Oj, tam była zajezdnia tramwajowa. Pit stop, niepotrzebny. No i teraz, kurczę, straciłem 3 pozycje. Ostatnie okrążenie i jedziemy na 5 pozycji. Trzeba spróbować nadrobić jak najwięcej, ile się tylko da. Okej. Mam nadzieję, że się uda chociaż w pierwszej trójce dojechać. No to już będzie coś. Jak na pierwszy kontakt z grom. Oj, teraz tutaj tak. To spychanie nie za dobrze tutaj wychodzi. Okej, jest 3. pozycja. Utrzymać, dobrze jechać, nie popełniać błędów. I siedzimy na tyłku następnym przeciwnikom. Czy rywalom, nie przeciwnikom, to nie są nasze przeciwnicy, tylko rywale. Jest, udało się wbić na 1. pozycję, zobaczmy, tylko żeby utrzymać tą przewagę. Nie popełniać błędów, właśnie błędów takich jak ten, który kosztował nas 2-3 pozycje, a meta już tuż. Kurczę. Już będzie ciężko. Ciężko będzie. Tak, 4. miejsce. No niestety mogło być lepiej, niedużo brakowało. No cóż, ale trzeba pogratulować kierowcy. Muszę przyznać, że tytuł wbrew moim oczekiwaniom sprostał i śmiało mógłbym wystawić mu ocenę 7 na 10, jeżeli chodzi o tytuły na PlayStation, na pierwsze PlayStation, na PSX. Oczywiście tytuły wyścigowe, które powstawały w tamtych czasach. I
całkiem przyjemnie się gra i polecam ten, kto, jeśli ktoś jeszcze nie ogrywał, to serdecznie polecam pobawić się właśnie w NASCAR 2000. A my widzimy się już niebawem na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie, cześć!